To był kolejny udany spektakl profilaktyczny grupy PDB. Projekt teatralno-profilaktyczny pod tytułem Wirtualna Melina autorstwa Izabeli Tymich-Janasik przy współpracy z Katarzyną Bonew tym razem dotyczył zagrożeń płynących z social mediów. 3 spektakle już za wami, teraz ten najważniejszy, chociaż wszystkie ważne, ale teraz ten główny. No i właśnie, jakie wrażenia? Możecie już pewnie powiedzieć, jaki tam odbiór, jak dzieciakom się podobało. Myślę, że, bo dostaliśmy rzeczywiście jakieś już informacje zwrotne w postaci SMS-ów, krótkich rozmów, więc myślę, że nasza profilaktyka, bo pamiętajmy, że to jednak jest profilaktyka, nie tylko show, jest bardzo dobry odbiór. Na widowni było z reguły bardzo cicho, zawsze uważam, że to jest bardzo dobry oddźwięk, że młodzież się skupiła i śledziła całą fabułę, więc myślę, że to już jest taki przecionek sukcesu. Przypomnijmy, co jest motywem przewodnim tegoż spektaklu, tegorocznego. Tytuł Wirtualna Melina, jak sama nazwa wskazuje, bierzemy pod lupę influencerów, czyli osoby, które wpływają na kogoś czymś. I chcemy bardzo, żeby młodzi ludzie, którzy obejrzą nasz spektakl, zanim zechcą zostać influencerami, żeby sobie zadali pytanie, na kogo chcą wpływać, a nade wszystko czym. Bo jeśli na przykład topowym wykształceniem, to niech go najpierw zdobędą, tak? Jeśli na przykład wynikami sportowymi, więc niech trenują kilkanaście lat przez kilka godzin dziennie, tak by nie mieć sobie równych. Krótko mówiąc, żeby wpływać na kogoś, trzeba najpierw rozwinąć osobowość, zdobyć wiedzę, a potem po pierwsze budować markę w social mediach, tak żeby ona była pięknym opakowaniem bogatego wnętrza. Wy zawsze wybieracie takie tematy na czasie. No, staramy się po prostu robić na czasie rzeczywiście profilaktykę poprzez teatr. Gdzieś około 5 lat temu, bo to jest 26 spektakl, uznaliśmy, że rzeczywiście to jest bardzo dobra forma profilaktyki. Młodzież niekoniecznie chodzi do teatru, nie lubi, ale taka profilaktyka poprzez ruch, scenę, taniec, muzykę, fabułę teatralną, gdzie grają też rówieśnicy, dużo lepiej się chyba sprawdza, niż wszelkiego rodzaju broszury czy wykłady suche. Ile osób zaangażowanych? Ja wiem, że to całe rodziny, dzieciaki, tak, młodzież, tak. Dorośli. No, tradycyjnie jest to zespół wieloletni, są dzieciaki, najmłodsze jest młodzież, jest grupa dorosła zacna, ale powiem szczerze, że jest główną bohaterką Patrycja Kowielus, która jest studentką i w tym roku pogodziła studia i miłość do tańca, do teatru. Także chwalę się nią, ponieważ to już jest jej 20 spektakl w szeregach zespołu PDB. Wy wprowadzacie, przemycacie jakieś nowości? Ja wiem, że każdy spektakl jest inny, ale pojawiają się jakieś takie epizody, których wcześniej nie było, na przykład są? Czy macie jakieś takie pomysły na coś nowego? Pojawiają się zawsze nowe osoby i one ze sobą niosą pewne predyspozycje, talenty i dlatego też wydaje mi się między innymi zawsze te spektakle są inne. Tak właśnie wygląda idealny poranek. I pamiętajcie, kocham swoich followersów.